W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak przejść do badania dla kierowców WOMP i jeszcze do tego odzyskać prawo jazdy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i pewnie oglądasz to wideo, bo zostałeś skierowany za jazdę po alkoholu, po narkotykach, po wypadku samochodowym gdzie byłeś sprawcą lub zamieszanym, lub nawet przez starostę z donosu sąsiada do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i zapewne ciekawisz się. Co Cię czeka? No, z pewnością liczysz pewnie na jakieś w naprędce robione badania, być może podobne do tych w Twojej szkole jazdy Często gęsto tak szybkie, że nawet ich teraz nie pamiętasz Niestety, mam dla Ciebie, a w zasadzie nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości Po pierwsze, na wejściu zapłacisz około 300 zł Często do tego jest doliczony VAT po ostatnich interpretacjach właśnie urzędów skarbowych, no, czyli 300 z groszami 360 i jest to cena niestety, w której zakres badań u lekarzy będziesz miał dosyć spory. Natomiast ci lekarze nie są kompletnie zainteresowani naciąganiem sytuacji na twoją korzyść. No, taki jest w sumie cel ustawodawcy i cel badań lekarskich w ośrodku referencyjnym. No, co Cię czeka? Pierwsze na pewno będą badania krwi. Warto przyjść z rana, na pewno zostanie Ci sprawdzony poziom cukru. Jeżeli jesteś osobą skierowaną za alkohol czy za narkotyki, będą również próby wątrobowe, czasem poziomy THC. Niektóre wąpy badają enzym gamma-glutamylotranspeptydazę, której toż to zwiększone stężenie może świadczyć o nadużywaniu alkoholu. Także nie wymigasz się, że to są jakieś tam problemy z wątrobą na, na zastój żółci, tylko raczej tutaj jest sprawdzany alkohol. Także warto więc odstawić alkohol, marihuanę czy jakieś inne używki i po prostu zabrać się za siebie. Kontrolne badanie tych parametrów w innym laboratorium przed przyjściem do wąpu na pewno ma sens. No, mogę cię tylko zapewnić, że wynik w normie z pewnością też utrudni lekarzowi WOMP wydanie orzeczenia negatywnego, a tobie ułatwi odzyskanie tegoż to uprawnionego prawka. Następne na pewno będzie badanie okulistyczne. Jeżeli tutaj oczywiście. Normy dla kierowców kategorii B, takich jak ja nie są zbyt wygórowane, to wszelakie problemy ze wzrokiem są katastrofą dla kategorii wyższych, a nawet dla takiego zwykłego prawka na motor. Brak widzenia obuocznego, zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie z góry wskazuje na porażkę. I w zasadzie to samo dotyczy wprawdzie rzadkich sytuacji. Jak nie byłeś sumiennie wcześniej przebadany przez lekarza uprawnionego przed kursem? Czy zdarzają się bardzo, bardzo rzadkie sytuacje, że załatwiłeś sobie życzenie pozytywne? No, mogę cię zapewnić, tracisz kategorię CD na całe życie. Praktyczne rozwiązanie tego problemu pójdź wcześniej do okulisty, sprawdź swój wzrok, ewentualnie dopasuj okulary. No, nie tylko, żeby pasowały tak ogólnie, ale jeszcze tutaj. Siła szkieł, w womp nie będzie czasu na jakiekolwiek tłumaczenia, a wynik osoby, takiej w tej chwili jak ja, ślepej jak Kret, może być tylko negatywny. Ten sam problem dotyczy badań psychotechnicznych. Często dostajesz drugie skierowanie z policji i jeżeli nie przejdziesz stereometru, czy jakichś innych tam testów sprawności psychoruchowej, to nie masz szans. Nie jest tajemnicą, że niektórzy psycholodzy, a w zasadzie panie psycholog, są szczególnie cięci na kierowców jeżdżących na podwójnym gazie. Natomiast ja też podpisuję się obiema rękami, obiema ręcami, piwko można sobie wypić w jakimś domowym zaciszu, a za kółkiem po prostu trzeba być bezwzględnie trzeźwym. Następny problem, mogą to być jakieś tam ubytki słuchu, czy zaburzenia równowagi, marynarski chód, Wprawdzie po ostatnich gafach Ministerstwa Zdrowia wobec głuchoniemych niedosłuch nie jest problemem dla kategorii B, natomiast kierowca zawodowy poza normą audiometryczną nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Co do zaburzeń równowagi, odradzam przyjście na badania na kacu, szczególnie w poniedziałek, także odpuśćmy sobie weekend przed poniedziałkiem na jakieś grillowanie. Bo również po prostu utracisz to prawko, jak będziesz się chwiał u laryngologa czy u lekarza uprawnionego do badań kierowców, oczywiście Wąpowskiego. Na sam koniec, radzę po prostu ci zrobić jakieś takie ogólne badanie, ogólne yy, sprawdzenie stanu zdrowia. Często gęsto wychodzi nieleczone naciśnienie na, na, nie, tętnicze, jakaś cukrzyca, no, jak również wszelakie inne choroby świata mogące być problemem do odzyskania prawka, czy przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów mechanicznych no, w tym WOMP-ie. Znam parę przypadków, że u osób, które nie chciały pójść do wojska z powodu wcześniej za, załatwionej sobie za, na jakoś tam padaczki i sytuacja tutaj również nie jest ciekawa. WOMPie z reguły jest neurolog i da ci opinię negatywną. Czasem z powodu jakichś zaburzeń psychicznych, stwierdzonych, czy nawet przy tym nadużywaniu alkoholu. Wchodzi w skład tych wątkowskich badań konsultacja psychiatryczna. No i opinia psychiatry też często może być dla Ciebie niepomyślna. Tak czy owak, jak już zostałeś zabrany przez, za, za ten alkohol, czy z jakiego innego powodu zostałeś skierowany na badania do WOMP, potraktuj to jako szansę, jako ostatnią szansę zmiany swojego stylu życia. Ogranicz używki, rozpocznij jakieś leczenie tych chorób cywilizacyjnych, nadciśnienia, otyłości, cukrzycy czy jakiekolwiek inne tam Ci, że tak powiem, wyjdą. Daje Ci to zdecydowanie duże szanse przesia badań wąpowskich pozytywnie, bez powtórnego zdawania egzaminu na prawo jazdy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. No jak Ci w womp zabiorą, dadzą negatywne orzeczenie na dwa lata, to później już tylko dojdzie Ci jeszcze koszt badań w Wordzie, prawda, całego egzaminu. Jak również, jak nie przeszedłeś pierwszych badań w WOMP-ie, no to te, po te następne, za rok czy za dwa, musisz się udać z powrotem do tego samego WOMP-u. Spojrzą jeszcze raz te papiery, w całą dokumentację medyczną, nie polepszysz się, jesteś na straconej pozycji. No oczywiście, niektórzy sceptycy powiedzą, że przecież mogę się odwołać. Oczywiście możesz się odwołać. Wracasz do WOMP-u, piszesz do Instytutu Medycyny Pracy. No poza tym, że się przejedziesz do tego instytutu, szanse na wynik Cię satysfakcjonujący masz naprawdę małe. No przynajmniej jakoś moi pacjenci nie mieli tego szczęścia. Także na tym kończę. Jeżeli zastosujesz się do moich wskazówek i podejdziesz do tych badań poważnie, to odzyskanie prawka jakiejkolwiek kategorii nie powinno być problemem. No, oczywiście, no jeżeli nie ma tutaj jakichś sytuacji, takich, że, że święty Boże nie pomoże, prawda. Natomiast, jeżeli masz jakieś inne doświadczenia, zapraszam Cię oczywiście do komentarzy tutaj pod tym filmikiem. Również zapraszam do komentarzy tutaj na moim kanale Badania Lekarskie Kierowców.pl. Mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Także koniecznie skomentuj ten filmik. Natomiast, jeżeli moje porady pozwoliły Ci odzyskać prawko, to cieszę się tym bardziej, prawda? Muszę Ci powiedzieć, że po każdej akcji z po każdej jakiejś takiej akcji policyjnej, medialnej, no, kierowców trafia dużo i niestety bardzo wielu kierowców zawodowych traci prawko, traci utrzymanie, traci no, 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 na kogo ten kierowca pójdzie, na ciecia, no, no, z całym szacunkiem dla, dla, dla tej grupy społecznej. Także jeszcze raz komentuj. Yy, zastosuj się do moich zasad, jeżeli chcesz przejść, w to prawko, także bye bye. Mówił twój Darek Kraśnicki z Wrocławia.